Cześć, ja jestem Weronika i zapraszam Was na zestawienie bestsellerów z kwietnia. Ja wiem, że jest czerwiec, ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego, żeby ciągłości stało się zadość, zrobię to spóźnione bestsellery i pomyślałam sobie, że właściwie to zmienię troszeczkę formę i zrobię to wszystko szybciej. Szybciej, bo i tak nie czytałam tych książek, z czego sobie doskonale zdajecie sprawę, więc nie będę wnikać i w ogóle, jeżeli jakąś przeczytam, to zrobię o niej recenzję i będzie fajnie. Tutaj Wam tylko pokażę, co Polacy czytali najwięcej, co najchętniej kupowali w miesiącu marcu i też dzięki temu to będzie się szybciej i teraz dzwoni kościół i ja muszę przerwać na 5 minut, żeby kościół się wydzwonił. Zaraz wracam. Postanowiłam te zestawienia troszeczkę przyspieszyć. Pokażę Wam książkę i opowiem o niej w kilku zdaniach. I zapraszam do zapoznania się. Dzisiaj też dwa miejsca będą ex aequo, więc zamiast 10 książek będziemy mieć tak naprawdę 11. Miejsce 10. Powodów Jay Asher. Książka, która ostatnio została zekranizowana. Powstał serial produkowany przez Netflix i po raz pierwszy ukazała się ona w 2009 roku u nas. No a teraz mamy oczywiście wznowienie jako promocję powiązaną razem z wyjściem filmu, serialu. Jest to książka o Hannah, która popełniła samobójstwo i wysyłała taśmy z nagraniami do osób, które były powodami jej decyzji. Na miejscu 9 Yonezbo i Pragnienie, czyli wielki powrót Harry'ego Hola. Na miejscu 8 Słoneczna przystań Agnieszki Krawczyk. Jest to trzeci tom z cyklu Czary codzienności, który zaczynał się od książki Siostry i opowiada o siostrach. Jest to taka rodzinna opowieść o tych właśnie siostrach i ich życiu. Na miejscu 7 Deniwelacja Remigiusza Mroza, czyli czwarty tom z serii z komisarzem Forstem. W każdym razie wspomnę tylko, że bestseller sprzed sprzedaży, jak praktycznie każda książka Remigiusza Mroza. Rzecz o ptakach Noah Stryker. Jest to książka opowiadająca o ptakach. I w takim duchu modnym ostatnio porównywania troszeczkę zwierząt, roślin i innych rzeczy do człowieka. Już od jakiegoś czasu w liście top bestsellerów Sekretne życie drzew, tym razem w wersji ilustrowanej. Thriller za zamkniętymi drzwiami, który też już pojawiał się w naszych zestawieniach. Ex aequo, duchowe życie zwierząt i mitologia nordycka Nila Gaimana. Tak jak mówię, to zestawienie jest praktycznie zdominowane przez książki te takie przyrodnicze, których ostatnio bardzo dużo się pojawia. Przyrodnicze nawiązujące do zachowań ludzkich wśród świata zwierząt i roślin. Miejsce 2. Mali bogowie o znieczulicy polskich lekarzy Pawła Reszki. I książka jest dokładnie o tym, o czym mówi tytuł. Autor zatrudnił się jako sanitariusz w szpitalu i tam od kulis zobaczył, jakie jest podejście personelu do ludzi, do ludzkiego cierpienia. Na miejscu 1. Duchowe życie zwierząt, edycja ilustrowana. Tak jak mówiłam, fauna i flora nas zdominowała w ostatnich miesiącach. Może to i dobrze. Na dzisiaj to wszystko. Myślę, że pozostanę przy tych takich czysto informacyjnych zestawieniach, żeby pokazać, nie zamęczyć Was za bardzo, bo chciałabym Wam pokazać, co jest na topie, ale dosyć dużo czasu spędzam nad tymi odcinkami i jest dużo innych rzeczy, które chciałabym Wam też pokazać i poopowiadać. I myślę, że to jest taki mój wewnętrzny kompromis. A jeżeli Wam się nie będzie podobać, no to nie będziemy się zmuszać. Zapraszam na kolejne zestawienie, które ukaże się niebawem, bo już jest czerwiec. I dziękuję.
za oglądanie. Zapraszam na mojego Instagrama i do zobaczenia następnym razem.